Cześć! Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witam może was... zmienić nasze powitanie na jojojo? Nie. Tak. I witamy was na kanale Zaksi... Oj. Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do was z nowym vlogiem. To nie jest łatwe być w synku. Nie, okay, w ogóle nie jest łatwe, w ogóle nic w życiu nie jest łatwe. Poza czytaniem dobrych książek mamy dzisiaj dla was vloga z naszym najnowszym, przepięknym, przewspaniałym patronatem. Natomiast zobaczycie na żywo czytanie z niego podczas tego vloga, zobaczycie też dużo innych fajnych rzeczy, zobaczycie fryzjera, zobaczycie wyjazd w góry nasz wspólny. Także będzie się działo. Będzie się działo, a my uciekamy i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Tate, no. Pokaż esse. A prawdziwą? Dziękuję. Kocham cię. Hello! Przychodzimy do was z takim trochę innym niż zawsze update'em czytelniczym, ponieważ byłyśmy akurat w trakcie czytania i też sobie pomyślałyśmy, że sobie pogadamy do was o książkach, bo czytamy bardzo dużo i tak. I może to zaczniesz od dwóch książek, które udało ci się skończyć, kiedy nie nagrywałyśmy vlogów? Tak. Mój nastrój czytelniczy przeszedł, bo go zwalczyłam i to bardzo, bardzo namiętnie, szczerze mówiąc. Fantastycznie. Nożem. Chociaż wydaje mi się, że troszeczkę miała tutaj zasługę książka, którą ci wybrałam do czytania. Oj, bardzo. Ale to też była moja motywacja, bo zanim Zocha przyjechała, ja sobie poczytałam. Klub Smutnych Duchów. Taki sam jak pierwsza część. Bardzo przyjemny, będę czekać na część kolejną. Sprawia mi to dużo radości i pocieszenia, także polecam bardzo serdecznie. I tą książkę, którą zaczęłaś przeze mnie. Tak, Kościa. Nie. Tą, którą skończyłaś, o której jeszcze nie opowiadałaś. A nikomu. Tak, sorry, faktycznie. Bo czytam tyle książek, że już ciężko mi się połapać. Nie to miejsce, nie ten czas. Muszę za każdym razem się zastanowić, jak brzmi ten tytuł z jakiegoś powodu. Dobra, mieliśmy małą przerwę i zmianę kadru. We are sorry. Kontynuuj, przepraszam bardzo. Tak. Nie to miejsce, nie ten czas. Trochę za dużo plot twistów już na mój gust, ale ostateczne zakończenie bardzo mi się podobało. Świetna rozrywka, bardzo absorbująca, bardzo wciągająca. Czy to znaczy, że jakby twoja pasja na dobre kryminały, które poleca ci twoja starsza podobają siostra, mi się te kryminały. Idzie dobrze? Idzie dobrze. Dobra. Idzie dobrze. Mam już następny pomysł i tam będzie o bardzo dzieciach z takimi psychopatycznymi. Lubię to. To i się tak podoba. Właśnie pomyślałam, dlatego wpadłam. To jest nie, pokoju? To jest tam. Zdejmę, jak skończymy nagrywać. Dobra. Więc może wam pokażę to Tola przy następnej okazji. Fajnie. Pasują do włosów Zuzy idealnie. To jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Trzeci tom przyszedł i ja go już zaczęłam. Co prawda niedużo, no ale też książka jest dość gruba. Jestem na 50 stronie. I w ramach tego Tola dzisiaj została namówiona, żeby zrobić reread pierwszej części. Także... Miesiąc, mi się podoba. Mam wrażenie, że teraz mogę ją docenić jeszcze bardziej niż kiedy byłam mała. Na pewno, z pewnością właściwie. Na pewno rozumiesz więcej... No. Więcej, tak, po prostu. Tak, więc będzie mi się podobać jeszcze bardziej. A dobra, strasznie, a możecie wszyscy dobre powiedzieć, co uważacie o moich włosach? Tak, bo Zucha sobie zrobiła trochę inny kolor niż wtedy. No, jest taki mocniejszy czerwony w tym świetle i tak nie jest taki super mocny czerwony.
Chociaż chyba jest super mocny czerwony, ale jest. Ja jestem zachwycona. Super. Ja też. Pięknie. Dobra, wracając do kosiarzy. Trzeci tom, zakończenie trylogii. Nasz przedumny patronat to jest jeszcze wersja prebookowa, ponieważ oficjalna wersja będzie w twardej oprawie. One są takie tutaj fajne do dotykania. Tak. Amazing. To jest zakończenie trylogii. I teraz tak myślałam, co ja wam mogę opowiedzieć, no bo o fabule tutaj wam nie jestem w stanie nic powiedzieć, żeby nie zaspoilerować drugiego tomu, bo drugi tom to mało pamięta, jak się okazuje, z tych książek. Natomiast pamiętała, jak się zakończyła druga, bo to było takie wstrząsające. Tak, to było takie wstrząsające. No więc tutaj tego nie możemy wam powiedzieć, natomiast może króciutko o fabule, ale dosłownie w dwóch zdaniach, bo wszyscy i tak wiedzą, o czym są kosiarze. Pokonaliśmy śmierć. I mamy kosiarzy i nasi dwójka głównych bohaterów zostaje wytypowana na kosiarzy i śledzimy ich życie. Bo jest jedynym problemem na świecie przeludnienie i kosiarze są po to, bo ludzie już nie umierają naturalnie, kosiarze są po to, żeby ich losowo zbierać, co by nie było za dużo ludzi. To jest jakby podstawa fabuły, natomiast to, co się tutaj później dzieje, tutaj mamy konspirację, strategię, taktyki, rozrywkę. Możecie sobie pomyśleć, słysząc te słowa, że to jest takie nudnawe, ale jest to strasznie absorbujące i bardzo, nie, bardzo fajne. Nie, to w ogóle nie jest nudnawe, to jest tak świetnie napisane. Tak. To jest jedna z moich ulubionych serii, wydaje mi się, że serii w ogóle ever, kiedykolwiek powstałych. A to fakt, że trzymam teraz w rękach trzeci tom, jest dla mnie tak ekscytujący. Bo nigdy trzeciego nie czytałyśmy. Tak, tak. Czytałam, ja czytałam dwie pierwsze części po dwa razy. Właściwie to kosiarze 2,5, bo czytałam raz też do połowy kolejny raz. Nasz tata czytał kosiarzy i się nimi też zachwycał, mimo że to nie jest jego docelowy gatunek. Tola w wieku lat 10, kiedy to czytała... O Jezu, miałam to 10 lat. Nie, może miałeś 11-12, ale taki skrót myślowy to był. Się zachwycała, teraz to czyta i znowu się zachwyca. To jest seria świetna, dopasowana do mnóstwa innych odbiorców. Tak. Każdemu daje coś innego, ale każdego przede wszystkim wciąga i bawi. Także w sensie bawi nie że humorem, tylko że daje mu zabawę. Także tak, ta książka zaczyna się, mam wrażenie, jakbyśmy troszeczkę, w sensie ja mam takie odczucie, jak ją zaczęłam, że ona z takiej typowo młodzieżówkowej narracji przenosi się trochę na taką poważniejszą literaturę. Oj, a gdzie ty tutaj widziałaś typowo młodzieżówkową narrację? W sensie, znaczy, bo fabuła nie jest typowo młodzieżówkowa, no ale jednak styl pisania był taki lekki, mam wrażenie. O nie, ja nie. Tak? Według mnie to było bardziej takie... połączenie może Okrutnego Księcia z Igrzyskami Śmierci. No to jednak wymieniłaś dwie młodzieżówki. Ale one... Igrzyska Śmierci nie są napisane klasycznie młodzieżówkowo. To prawda, zgadzam się. A z kolei w Okrutnym Księciu jest to bardzo napisane młodzieżówkowo, ale z fabułą i z zabiegami takimi narracyjnymi, które są trochę trudniejsze niż tak typowo. Tak, właśnie typowo. Dlatego to rozumiem. Ale tutaj zaczynamy z taką pewnego rodzaju powagą i też jakby ona tu mega pasuje. Tak. Ona tu mega pasuje, ta powaga, biorąc pod uwagę, w jakim punkcie fabuły się znaleźliśmy. Strasznie żałuję. Może bym zrobiła segment, chociaż segment spoilerowy trochę nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że to jest, nikt jeszcze tej książki nie przeczytał. Jestem jedną z pierwszych. Ale teraz zdystansuj się i pomyśl sobie, jesteś jedną z pierwszych. Jaki to jest zaszczyt w ogóle. I know. I dziękuję bardzo z tego punktu. Oczywiście wydawnictwu Uroboros, że dali nam taką szansę, ale wy wiecie, że my jesteśmy wdzięczne. Także nie wiem, czy musimy wam dziękować jeszcze więcej. Chociaż dziękowania nigdy za wiele. Dziękujcie ludziom, których kochacie. A ja w tym momencie kocham Uroborosa. Także tak, świetnie się bawię, świetnie się zaczyna, bardzo mądrze, tak bardzo inteligentnie, także mam wrażenie, że... To prawda, są to bardzo błyskotliwe książki. Może to jest duża waga tej książki, że ona sprawia, że czytelnik uważa o sobie, że jest inteligentny, bo ona traktuje człowieka inteligentnie, który to czyta. Zgadzam się, tak samo jak na przykład Seria Niefortunnych Zadań, tak. Też nasz dumny patronat. Także tak, tyle na razie, bo ja dopiero zaczęłam, więcej wam będę opowiadać później. Tola, chcesz coś jeszcze dodać o kosiarzach? Nie. Wciągnęłaś się od razu. Tola w ogóle przeczytała, słuchajcie, tyle. Jest już na 102 stronie. Ja nie wiem, w ciągu 40 minut max, bo ja nie zdążyłam przeczytać wystarczająco swoich książek. Więc Tola dzisiaj ruszyła z kopyta. Dobra, to ja tutaj szybciutko też, bo będziemy za chwilę wrap-up nagrywać, także skończyłam Ptaki Daphne du Maurier. Kolejna. Tak, i to są opowiadania. Jedno opowiadanie stąd było absolutnie wybitne i była to Jabłonka. Bardzo mi się też podobało opowiadanie o prowincjonalnym fotografie, ale ogólnie bardzo mocne były te opowiadania, jakby się tak zastanowić. Nie było chyba takiego, który mnie nie urzekł. Czekajcie, sprawdzę sobie spis. To jest bardzo dobra książka. Czekajcie. No ostatnie opowiadanie, Stary. Ono jest najkrótsze i też mam wrażenie takie najmniej
ruszające. Natomiast Monte Verita było bardzo, bardzo dobrym opowiadaniem. W ogóle solidna książka bardzo. No dobra, a ty w jakich teraz trakcie jesteś książek? Ruszyłam z dziewczynkami, brakuje mi, nie wiem, 50 stron max i skończę jak na taką grubą książkę, grubą, chudą książkę, zajmuje mi dużo czasu, ale z lekkim sercem niedługo będę mogła ją odłożyć. I domowo zaczęłam sobie wczoraj, albo przedwczoraj, Matthew Perego biografię. Ja w ogóle mnie bardzo zaszokował ten wybór, w sensie wiedziałam, że jest na twoim TBR-ze ta książka. Tak, ale zazwyczaj nie sięgam po mój TBR. Właśnie, i mówisz, że jest bardzo dobra? Mówię, że jest bardzo dobra, ale też bardzo cyniczna. Mhm. I to w i dobry, i zły sposób. Ja też na razie jestem nie, bardzo ciekawa. Na razie nie powiem więcej. Tak na wrap-upie. Mam nadzieję, że ją dokończę w tym miesiącu, to wam opowiem więcej. Super. Jeżeli twoja recenzja będzie pozytywna, ja też na pewno. Myślę, że na pewno. Z chęcią po nią sięgnę. Bardzo dosadne, bezpośrednio. Mhm. I jeżeli znacie trochę głębiej Matthew Perego, jeżeli się zagłębiliście w te całe jego życie, to myślę, że ta książka będzie wszystkim, czego się spodziewaliście i tylko to zagłębi, także... Dobra. Ja zaczęłam również Williama Whartona książkę, którego od dawna nie czytałam. Jest to niedobre miejsce, wybrane przypadkowo trochę. W sensie inaczej opis brzmiał bardzo dobrze, ale jakby sięgnęłam po nią mając 15 innych, więc to był troszkę przypadek, że akurat na tą padło. Jest to opowieść głównie o Paryżu, o Francji, o dwójce rodzin... głównie o malarstwie, o sztuce, o głębi tej sztuki. Mamy dwie rodziny, które mieszkają w Paryżu, a są ze Stanów. Jedno to małżeństwo się już w tym Paryżu oswoiło i on właśnie jest bardzo popularnym malarzem. Nowa rodzina się tam wprowadza i się poznają, no bo mówią po angielsku jakby obydwie rodziny. I ten drugi mąż też ma coś wspólnego z malarstwem, tylko w nieco inny sposób, bo był profesorem i tam coś tam sobie malował w międzyczasie, więc tak się ich poznają. Nie jestem daleko, bo jestem dopiero na 35 stronie, natomiast bardzo ładnie napisana i też bardzo prosto. Mam wrażenie, że to jest jakby taka kwintesencja Williama Whartona. On nie pisze ciężkich książek w stylu pisania, on pisze raczej emocjonalne, bardzo wrażliwe i bardzo pięknie opisuje po prostu, a opisy Paryża, uliczek, tych parków, tych fontan. Uwielbiam. Ja też oczywiście uwielbiam Paryż, więc po prostu na mnie to działa. I słuchajcie, zaczęłam coś, co też mi się strasznie podoba i to jest w ogóle książka, rzadko tak mam, że parskam śmiechem, czytając książkę, a przy tej parsknęłam śmiechem już 18 razy. Jest to Dom nad Błękitnym Morzem. Bardzo popularna książka swego czasu, zresztą mi się wydaje, że właściwie to do dzisiaj. O takim typowym urzędniczym charakterze, który jedzie na wyspę zobaczyć sierociniec, ponieważ ten urzędnik zajmuje się sprawami magicznych dzieci, które są w sierocińcach i sprawdza, czy te sierocińce działają na dobrych zasadach. No i jedzie na wyspę, dostaje tajne zadanie i okazuje się, że tamten sierociniec jest inny niż wszystkie, gdyż te dzieci są wyjątkowo niebezpieczne. Dyrektor jest pewnego rodzaju, jak to Tola nazwała, jak jej opisywałam też tę książkę bardzo trafnie, trochę takim Ambrożym Kleksem, ale troszkę bardziej stonowanym jednak, nie takim szalonym aż. Ale też z takimi bardzo nowoczesnym, niestandardowym, niekonwencjonalnym podejściem do wychowania tych dzieci. On pozwala im biegać, samopas tak naprawdę, rozwijać swoje umiejętności. No a biorąc pod uwagę, że one są potencjalnie niebezpieczne, no to jest takie ten. No i główne to dziecko, które jest sprawia najwięcej jakby wątpliwości, to jest Lucy, czyli skrót od Lucyfera. Jest to dziecko szatana. W sensie syn szatana, jest napisane w jego aktach. I to jest taka bardzo zabawna, bardzo ironiczna, w sensie gatunek, antychryst, przezwisko Lucy. Bardzo cyniczna też, bardzo ironiczna, bardzo zabawna, bardzo błyskotliwa, ujmująca trochę taką... W ogóle ma bardzo dużo dyskusji na temat człowieczeństwa i jak na ilość rozrywki, która w środku jest, świetnie napisana, bomba. Jestem zachwycona i jestem już prawie w połowie, na 169 stronie. O, ale żem to zrobiła. Ojej. Dobrze, że powiedziałam przed chwilą stronę, na której jestem. Tu jestem. No dobra, u mnie to wszystko, co czytam. Tak, u mnie też. A w takim razie bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego update'u i widzimy się w kolejnych.
Jak to często u nas bywa, oglądamy sobie film, ale że nie mogliśmy dojść do tego, jaki film oglądamy, to każdy z nas wypisał 3 swoje. Będziemy robić 2 tury losowania. Najpierw ja wylosuję 1 Toli, mama 1 mój i tak dalej, i tak dalej. I potem z tych czterech, które wyjdą, wybieramy 1 do oglądania. Trzymajcie kciuki za moje. Ja wzięłam czystą rozrywkę, bo mam dzisiaj taką ochotę. Tola wzięła z tego, co mówi, same bajki. Mama coś tam pytała o jakieś poważne rzeczy. No, ja się stykam ogólnie, rzeczy mamy i tak jeszcze też. Więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Odsunę trochę kamerę i spróbuję nas wszystkich objąć. Ja wzięłam 3 totalnie rozrywkowe. No ale już to mówiłeś 3 razy. No bo chciałabym, żebyście nie, jakby zrozumieli mój wybór. Mama losuje z Luzi, losuje tacie, tata losuje mi, tak. Ja losuję mamie. Dobra, to mówisz takie wielkie te karty? No bo tata mi tak ukroił. Czy ja losuję mamie? Mama losuje z Luzi, taką idziemy, zgodnie z tą wskazówką. Mama losuje z Luzi. Dobra, losuj. Za to spadaj. Trzymaj, ale nie otwieraj jeszcze. Jeszcze nie otwieraj, no. Nie otwieraj. I co, już tam te 2 idą na straty? Tak. I te, które trzymamy, zostawiamy w ręku. Okej. Okay. Już się nie liczą. Poczekaj. Podwójne go mamy. Te, które wygrało, zostawiamy i teraz czytamy, co nas ominęło. A, okej. Okay. Dobra. Dobra, to po jednym. No. Mama. O nie, u mnie odpadł Marsjanin. Dzienniki Bridget Jones, 1. A też o nich myślałam! A ja coś mam przeczytać? Co u taty odpadło? Misery. O Jezu, jak dobrze. O Jezu, jak dobrze. U mnie osłabł, w głowie się nie mieści. Jezu, chciałam to wpisać! I drugie, co nam podpadało? Amelia. O, okej. Okay. Dobry. Star Warsy. Chcę to obejrzeć. Pierwsza część Star Warsów w lata 90. Tak mnie skomentuje? Nietykalni. Jezu, jak dobrze, nienawidzę tego filmu. Boże. Tak, on dosłownie dzisiaj to mówiła. To miała być rozrywka dzisiaj. A mi wypadł Sing. Ale my niedawno oglądaliśmy, to dobrze. To zostało. Jak niedawno oglądaliśmy? Rok temu. Wszyscy wiedzą, jakie filmy mu zostały. Tak. Ja muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. To zaraz się dowiesz. I co teraz? Wszystkie w jedno miejsce, te, które zostały wybrane. I kto wylosowuje? No Tola. Najmłodszy uczestnik. Ja się boję. Naszego teleturnieju. Zamykaj oczy, bo nie możesz się zasugerować i wybrać swojego. Jezu, ja nie pamiętam, co mówię. Zamykaj oczy. A ja chcę wybrać swoje. Nie, zamykaj. Bo ja tam cię nie ufam, bo zamykaj oczy. Jeżeli to odpadło, to co przeszło dalej? Dobra, lewa czy prawa ręka? Zamykaj oczy cały czas. Chcę lewą. Moją lewą, tak? Chcę tą. To czyli prawą. Moją prawą, tak? Tak, moją prawą. Okej, okay, no to teraz masz lewa czy prawa? Już powiedziałam, że... No, ale teraz raz, możesz otworzyć oczy. A, okay. Możesz otworzyć oczy, nie tylko wskazać gdzie, bo jest tak. Po jednym. Nie wiem, co gdzie. Bez bransoletki. A tam mam jej tatuaże. Wezmę tą. Dobra. Jezus, to trzymaj, nie pokazuj. Nie pokazuj, nie czytaj. Przeczytamy teraz. Czytamy, co odpadło. Okej. Okay. Trzymaj, nie pokazuj. Tu odpadło, tak. Ty masz dwie? Tak. No. Odpadło, moi drodzy, to jest chyba moje. Nie, to była większa, to jest moje na pewno. Strażnicy 3. A prosiliśmy się teraz, żebyś tak. Ale ja to chciałam. No. Więc nie ma. Super. Chyba będzie moje, bo moje były takie długie. Oj, to też były takie długie. Kong Wyspa Czaszki. To było moje. I odpadło. Może taty oby. Chyba taty odpada. Ona wygrała. Wygrałam! Milczenie owiec, a szkoda. Obejrzałam. Okej, okay, ja też obejrzałam. Czyli jest taki jakaś bajka. Ej, ale fajnie. Jaka bajka? Nie wiem, czy mnie za to hejtujecie. Boję się, że tak, ale chyba będę patrzeć wszystko. No. Zootopia. Zwierzogród. Może być. No, ale już za późno. Oglądamy Zwierzogród. Czekaj, a to jest o tym zającu? Tak. Chyba mi się to tak spodobało, bo tego nie widziałam. Nie. I jak wam się podobał? Bardzo. Był wzruszający i taki... z ważną misją. Piękna recenzja. Już przygotowana do nagrywania filmu, a Furek nagrywa z nami. Jeszcze mam mokre włosy, natomiast przychodzę do was z dość szybkim update'em czytelniczym, bo bardzo się chcę z wami podzielić książkami, które czytam, które przeczytałam. Także tak, zacznę od tego, żeby nie zapomnieć, że skończyłam Dom nad Błękitnym Morzem. Mam nadzieję, że tak ta książka się nazywała. A czekajcie, ja ją tu gdzieś mam. Bo zostawiamy ją w domu. Dobra, mam ją. Czekajcie.
Akurat tak się składa, że mam jej przypadkiem dwa egzemplarze, więc jeden jest już w domu skończony, a jeden zostawiłam sobie w domu. Jak wiecie, robię tak raczej tylko wtedy, kiedy książka mi się bardzo podoba, bo tutaj mam półki przeczytanych książek, jedyne w tym mieszkaniu, resztę wywożę do rodziców od razu i zostawiam sobie tylko perełki i ta również tutaj została, zamiast ją komuś oddać, gdyż to była świetna rzecz. Bardzo, bardzo mi się podobało. Może nie, że popłakałam się na końcu, ale trochę miałam łzy w oczach. Ona jest... Mam wrażenie, dość prosta, bazuje na takiej emocjonalności odbiorcy, bazuje na takich bardzo prostych rzeczach, które każdego gdzieś tam dotkną, bo rodzina, bo samotność, brak miłości, ci bohaterowie są tak skonstruowani, że są interesujący, ale jakby clue ich jest dość prosty, takie emocje, które mogą dotknąć każdego człowieka i myślę, że dlatego ona jest tak dobra. Bardzo, bardzo mi się podobała. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Jedna z fajniejszych młodzieżówek fantastycznych, jakie czytałam w tym roku na pewno. Także polecam Wam ogromnie. Lepszą, szerszą recenzję zrobię już za chwilę w podsumowaniu miesiąca. Dalej, czytam oczywiście Żniwo. Na Żniwie jestem dopiero na stronie, no 200 zaraz, czego zwykle bym nie robiła Wam już teraz update'u, bo raczej staram się drugi update zrobić tak po połowie. Natomiast poczułam ogromną potrzebę, żeby do Was porozmawiać o tej książce, więc uznałam, że zrobimy dzisiaj inaczej. To jest taka książka, która jest trochę inna niż wcześniejsze tomy, o czym wydaje mi się mówiłam Wam w pierwszym update'cie. Dla mnie ten update był tydzień temu, więc mogę już się trochę mieszać i się powtarzać. Mam nadzieję, że to wytnę mądrze jakoś. I ona rzeczywiście zaczyna się dość powoli. Przez to, że podążamy tutaj za bohaterami, których nie znaliśmy wcześniej albo których znaliśmy słabo na początku, mamy ich narrację, bo tutaj mamy więcej narracji niż wcześniej, to książka wydaje się być trochę mniej angażująca na początku, w sensie ona jest bardzo angażująca, ale nie na tym poziomie, w którym była wcześniej, znając tamtych bohaterów wcześniej. Natomiast to trzeba trochę chyba przejść, bo na stronie 60, 70 tutaj rzeczy się dzieją niezwykłe moim zdaniem. Niezwykle ta młodzieżowa fantastyka, właściwie młodzieżowa dystopia łączy bardzo poważne tematy, daje gdzieś tam przyczynki do refleksji, do jakichś dyskusji, do zastanawiania się nad tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to, że lubię tego bohatera, oznacza, że zgadzam się z jego działaniami. Mnóstwo tutaj jest takich akcji, mnóstwo tutaj szarości, bo mamy postacie, które nie są ani dobre, ani złe. Tutaj niestety nie mogę Wam powiedzieć w większych szczegółach, gdyż no to jest trzeci tom, więc nie chcę Wam nic zaspoilerować, gdybyście nie znali jeszcze tej serii. Natomiast jest wyjątkowa moim zdaniem i po wolniejszym początku, który wciąż bardzo mi się podobał, był bardzo dobry. Co więcej, było tyle ciekawe, że mogliśmy rzeczywiście zatrzymać się na chwilę w tej karuzeli przygód, które mieliśmy przez ostatnie dwa tomy. To był taki moment na oddech i na uspokojenie sytuacji. Też sytuacja na początku tego tomu jest bardzo specyficzna i bardzo interesująca, więc to wciąż było bardzo dobre, ale jednak rzeczywiście powolne. No i teraz wracamy do fantastycznego tempa, napięcia, bohaterów. No, fantastyczne, fantastyczne. Niezwykła seria, jestem ogromnie z niej dumna, z możliwości, że tutaj jestem i ją czytam przedpremierowo. Przemiany bohaterów, jak sobie porównuję z pierwszym tomem do tego trzeciego tomu, wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Także tak, to krótki update, no bo właściwie ja nie jestem pewna, co ja Wam mogę powiedzieć, bo nie chcę zakładać, że wszyscy, którzy to oglądają, czytali pierwsze dwa tomy, więc staram się być skromnie o tym opowiadać, natomiast zaufajcie mi, jeżeli ufacie moim poleceniom. To jest naprawdę jedna z najlepszych serii młodzieżowych, jakie znam, po prostu. Mój tata teraz tak się tym zafascynował, bo rozmawialiśmy dużo też o kosiarzach. Tola, nie wiem, czy był już jej update drugi, czy nie w tym filmie, ale wiem, że już skończyła drugi tom w ogóle i to skończyła w ciągu tygodnia dwie książki, które nie są wcale chude, więc to pokazuje, jak bardzo się wciągnęła i nasz tata, jak dyskutowałyśmy o tej serii dużo w domu po raz kolejny, to tak się zafascynował, że on, czytając kiedyś pierwszy tom, wziął sobie teraz do Szkocji, bo wyjechał na miesiąc drugi tom, żeby czytać. Tola tylko do mnie pisze, czy ja już skończyłam Żniwo, żeby jej przywieźć. No jeszcze nie, przykro mi, kochanie, ale skończę ją za chwilkę. Także tak. Ogrom radości mi ta książka sprawia. I zostając w tematach fantastycznych, bo teraz akurat takie trzy książki czytam, to znaczy czytam jeszcze Niedobre miejsce, natomiast nie ruszyłam tutaj dużo daleko, więc nie będę Wam tutaj nic więcej mówić. Czytam też Królewskiego skrytobójcę, właściwie słucham w audiobooku. Audiobook ma 30 godzin.
jest to książka dość potężna. Jestem już trochę dalej niż tutaj, ale nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie dokładnie w tym momencie. O, to czytałam przed chwilą, w sensie słuchałam. Ha, to mniej więcej tu. Tak mi się rzucił w oczy dialog, który zapamiętałam sprzed chwili, bo grałam w gierkę na telefonie. Trochę jestem... znalazłam taką gierkę na telefonie, która mi się strasznie podoba i to jest Seaside Escape. Seaside Escape. I to jest taka trochę głupiutka gra, ale ogólnie do słuchania audiobooków jest fantastyczna. No i właśnie Królewski Skrytobójca to jest druga część Ucznia Skrytobójcy. Te książki Robin Hood mają to do siebie, że one są bardzo powolne, ale bardzo powolne. Bardzo dużo jest opisów, bardzo dużo jest dialogów między bohaterami, które niewiele wnoszą, w sensie one wnoszą do naszej wiedzy na temat świata, ale niewiele wnoszą do akcji, do napięcia, nie budują tego raczej. I ci bohaterowie też, mam wrażenie, podobali mi się bardziej w pierwszym tomie. Ten skrytobójca tytułowy również w pierwszym tomie, mam wrażenie, miał trochę więcej uroku. Teraz jest raczej taki... Nie chcę mówić zgorzkniały, co jakby doceniam jego podróż, jego charakteru, ale jednak to troszkę mniej przyjemnie się za nim podąża. Trochę się nudzę, trochę za długo mi tutaj zajmuje. Nie jestem zakochana i nie jestem zachwycona, ale też pamiętam, czytałam pierwszą część półtora roku temu na Sylwestra zresztą, jak byłam na Malcie z Magdą i też nie byłam zachwycona do końca. Aż nie zamknęłam książki i nie uznałam, że okej, to było wszystko dobre, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że nie mam super dobrej rozrywki, to na końcu będzie taka satysfakcja, której potrzebuję od jednak spędzenia 30 godzin przy jednym audiobooku. Także tak. No i to tyle właściwie. Nie czytałam ostatnio dużo, jakoś tak, nie wiem, nie czytałam po prostu ostatnio za dużo. Mam nadzieję, że kolejny update będzie troszkę ciekawszy i szerszy. A tymczasem wracam do czytania Żniwa. I widzimy się za chwilę. Fantastyczna rzecz a propos tej części jest taka, że po raz pierwszy tak naprawdę w tej trylogii mamy taki zabieg zmieniania czasu i skaczemy tutaj trochę po różnych właśnie sferach czasowych, co nie jest do końca prosto od początku zaznaczone i to jest fantastyczne, jak w końcu to wszystko, z czego my się domyślamy, że to chyba nie dzieje się w tym samym momencie, po jakimś czasie po prostu nam się to rozwiązuje i się okazuje, że tak, mieliście rację, to się dzieje w różnych czasach, w sensie tam wiecie, typu rok różnicy albo coś takiego. Więc to jest zabieg, którego wcześniej nie było, ale który jest fantastyczny, bo on dokłada jeszcze do takiej tajemniczości tego tomu, bo on rzeczywiście jest taki mocno niepokojąco tajemniczy. Nie wiemy, gdzie, na czym stoimy przez pierwsze tam 100-150 stron. Ja już jestem za połową. Bardzo szybko mi te ostatnie 200 stron poszło. I na pewno dzisiaj skończę, bo jutro jadę też do domu, to zawiozę ją już Toli, żeby miała. Jest to absolutnie fascynująca część, bo rzeczywiście różniąca się, powtarzam to w trzecim update'cie, ale ważne jest dla mnie, żeby to zaznaczyć, to jest taka bardzo dojrzała część tej trylogii. W ogóle jakby ta cała seria jest bardzo dojrzała jak na młodzieżówki, natomiast tutaj w tej części to bardzo mocno widać, że to jest poważne, dojrzałe, istotne w ogóle jakby w kontekście historii. Więc to jest fantastyczne i bardzo mi się podoba, bo to jest taka naturalne przejście między pierwszą częścią, która była najbardziej młodzieżowa, najbardziej taka, wiecie, pełna akcji, pełna wydarzeń, napięcia i przechodzimy bardzo płynnie do trzeciego tomu, który zaznacza nam, dlaczego ta historia jest tak ważna. I love it.
cześć, przychodzimy do Was, żeby zakończyć tego vloga. I mamy dla Was ostatni update czytelniczy. Zanim zaczniemy rozmawiać o tych książkach, które tutaj mamy, to ja szybciutko powiem, że zaczęłam czytać Byłam Eileen o Tessy Moszwek. Jeszcze za bardzo dużo nie wiem o tej książce, bo czytałam ją dopiero dzisiaj na paznokciach, bo sobie zrobiłam nowe paznokietki. Koty się nadal bawią tym pawim piórkiem. I zaczęłam czytać, jestem na 35 stronie, wydaje mi się, że to może być jedna z moich ulubionych książek, w sensie w tym roku, bo nie wiem, czy dosięgnie rangi takiej większej, ale bardzo mi się podoba. Jest taka właśnie w stylu Tessy Moszwek, bardzo brudna, bardzo wulgarna, w sensie nie w słownictwie, a raczej w tym, co próbuje nam przekazać, ale też ma taką smutną, ale piękną prawdę chyba o człowieczeństwie, także nice. No i teraz kontynuując. Jeszcze ja również na paznokciach. A zrobiłeś tak prawie taki sam jak ostatnio? Tak, bo ja takie lubię. No i fantastycznie. Tylko mam krótsze, bo mi się połamały wszystkie. No i dobrze, że skróciłaś, bo będzie też będziesz... Tak, ale nie mogę się teraz drapać. Ja cię podrapię. O, jak dobrze. Tola skończyła dwie książki przez ostatnie parę dni. I kończę biografię Matthew Perry'ego właśnie na pazach. O! Jeszcze nie skończyłam, ale kończę. Fantastycznie, no. Mysiu. Nice. No, ale skończyła dwie. Si. To może pokaż, żeby się... Tak. Tyle zaznaczyłaś rzeczy? Yeah! O, wow! Skończyła Kosiarze i Thunderheada. Tak pięknie razem wyglądają moje dzieci. Oczywiście, bezspoilerowo chciałam tylko powiedzieć. Oczywiście. Jak wrażenia? Okej, Kosiarze, absolutnie. Ja bardzo jestem zdziwiona, jak kiepska jest moja pamięć, bo bardzo mało pamiętałam, chociaż z drugiej strony czytałam to też dawno temu, więc mogę sobie wybaczyć. I co? Może Thunderhead podoba mi się delikatnie mniej? Mi chyba też, koniec końców. Ale minimalnie, naprawdę, bo... A co tu się stało z tą książką? Ja już tylko ją znalazłam, także to nie ja. To nie ja. Widzę pewne... Czekajcie. Okay. Myślałam, że o tym wiesz, bo już o tym jakby... Możesz zobaczyć na poprzednich filmach. To nie byłam ja. To nie byłam ja. Żartuję przecież. No kosiarze jednak są wyjątkowi. Tak. Pierwszy tom jest absolutnie niepowtarzalny. Wyjątkowy, wybitny. Tak. A Thunderhead może nam rozwijać parę wątpliwości dotyczących właśnie... Thunderheada. Mamy tutaj zamiast wpisów kosiarzy z pierwszej części właśnie wpisy Thunderheada, jego myśli, które są bardzo ciekawe. Sam Thunderhead, tylko szybciutko powiemy, to jest taka jakby takie sztuczna inteligencja, która zawiaduje światem, tak naprawdę. Natomiast nie w taki sposób kolizyjny, tylko i wyłącznie właśnie, ona jest taką dobrą postacią, ta sztuczna inteligencja. Raczej się zajmuje takimi rzeczami jak jakieś katastrofy, jak rozdysponowanie. No ogólnie ogarnia jedzeniem. Wszystko, co nie? I jesteś w stanie rozmawiać z innym człowiekiem, z milionem innych ludzi. Pomaga, to jest tak. Dobra sztuczna inteligencja. Tak. I co jestem zdziwiona, to pamiętam, że wątek Graysona mi się nie podobał. Mhm. A teraz mi się podobał bardziej? Teraz mi się podobał wiele bardziej. To on w tym tomie chyba jest moim najmniej i tak ulubionym. No oczywiście, że tak, ale still. Myślałam, że jest gorszy niż był. Mhm. Bo on też jest trochę bardziej trudny, w sensie troszkę mniej jest w nim akcji, tak. W tym wątku Graysona. Tak. Trochę więcej jest przemyśleń, trochę więcej jest takich psychologicznych momentów. To i prawda. Mi się wydaje, że młodszy czytelnik... To prawda. Może się tego po prostu tak nie podobać. Może to nie być takim właśnie... Tak, podoba mi się... Aż takie ciekawe. Tak, podoba mi się masa polityki tutaj, bo to jest polityka w takim najlepszym tego słowa wydaniu, bo każdy ma jakby inny pogląd i każdy... To mi się też podobało w Kosiarach oczywiście jedynce, bo tam też było, ale tu jest jeszcze więcej. Jakby podział Kosodomu i całe to słownictwo bardzo, bardzo jest fajne. Bardzo i też naprawdę fajne przetłumaczenie. Tak, także no nieziemsko polecamy oczywiście nasze patronki. No i Żniwo. Ja jeszcze nie czytałam, ale słuchaj, już skończyłam i mi przyniosła pre-prebooka. Prebooka, ale zaraz będziemy miały też pre-prebooka. Dwie... Czemu pre-prebooka? No bo to nie jest prebook, tylko to jest pre-prebook. To jest prebook. Nieprawda, to jest pre-prebook. A czemu? Bo tak jeszcze nie będzie wyglądał, w sensie będzie inaczej. No ale jak już będzie wyglądał tak jak końcowo, to będzie to po prostu book, a nie prebook. Nie, nieprawda, bo my i tak nie wszyscy dostali pre-prebooka. Niektórzy dostają, patronaci dostają pre-prebooka, inni dostają prebooka ewentualnie, a świat dostaje booka. To nie wiem, czy zgadzam się z twoją. To jest pre-prebook. Niech będzie to pre-prebook. Skończyłam i teraz tak, jeżeli lubiliście politykę, taktykę, konszachty, takie rzeczy właśnie... No i oczywiście Rowan i Citra, absolutnie niesamowicie wykreowani. Rowan i Citra, fantastycznie. Niesamowicie wykreowani bohaterowie. I Kosiarz Kiri. W drugim tomie She Slays. W tym tomie mamy, tak jak wam mówiłam wcześniej, dość duże nagromadzenie różnych narracji, różnych postaci, więc samego Rowana i Citry jest trochę mniej niż zwykle. Natomiast są fantastyczni. Tu jest jeszcze więcej polityki. Ale wiecie co? To wszystko nie ma znaczenia. Ostatnie 45 stron. Siedziałam tak o...
Tak, osiedziałam realnie, fizycznie, dlatego że... Bo to jest zakończenie serii. Dlatego że to ma tak duży sens, to jest zapowiadane od pierwszej części, tylko w bardzo, bardzo dyskretne sposoby. I tu się to wszystko okazuje. To było... Ej, podoba mi się to bardzo. To jest 5 gwiazdek, trafiło od razu na moich top ulubieńców, na półkę na Goodreadsie. Jak to trafia na półkę ulubieńców na Goodreadsie, to już nie są przelewki. To już nie są przelewki, to jest poważna liga. To, jak tutaj to zostało rozwiązane, jak wiele, jak wszystkie wątki, które były pootwierane, zostały zamknięte, a równocześnie... A jak podchodzi zakończeń, co nie? A równocześnie... To nie są przelewki, znowu. Wszystkie wątki zostały zamknięte, ale równocześnie autor zostawił sobie możliwość na przykład dopisania jakiejś historii, poprowadzenia jej dalej, bo... To jak to się, ta książka się kończy, Tola, błagam cię! Już spokojnie, błagam cię! Miałam jak jej przeczytać, miałam się u siebie. Przeczytaj ją! Przyniosło się dzisiaj! I mam takie poczucie, że rzeczywiście Tola na tych pierwszych 200 stronach, które wam wcześniej mówiłam, są trochę wolniejsze. Może się, może nie wynudzić, ale odrobinkę nie być tak zachwycona. Natomiast to ma wszystko sens. To ma wszystko, to jest wszystko po coś. Każda jedna mała narracja, która jest choćby na 3 strony, ona uwielbiam jest po mini, coś. Uwielbiam te mini narracje, bardzo mi się one podobały. Tutaj poznajemy też takich randomowych trochę bohaterów. Nie wiemy, dlaczego my poświęcamy w ogóle czas na ich. To wszystko się i potem jest taki wielki boom. Błagam. Nice. Nie wiem, jak inaczej wam książkę tę polecić. 5 gwiazdek. Tyle. Tyle. Nawet tyle. Fantastyczne. Fantastyczne. No, chciałabym tak o tym z tobą podyskutować spoilerowo. Ja też spoilerowo. Tak musiała podyskutować o tym spoilerowo. Daj mi dosłownie 2 dni, to proszę. Proszę, mam dwoje. 2 dni zaczynają się teraz. I tym pozytywnym akcentem... Nie spoileruj się tylko. Prawie cię uderzyłam w policzek, prawda? I'm so sorry, ale musiałam cię uchronić przed tym. Przed rozpoilerowaniem sobie. Dobrze, kochani, tym bardzo pozytywnym akcentem chyba będziemy się z wami żegnać. Chyba, że teraz chcę coś dodać. Poopowiadam wam w tym vlogu, a nie, ten vlog się już kończy. W następnym vlogu poopowiadam wam o książce Matthew Perry'ego, bo bardzo mało o niej wam mówiłam. Chyba nie chcesz teraz. Nie, nie czuję potrzeby. Dobra. Chcę jakoś zebrać myśli, wtedy ją skończę, bo mam bardzo dużo przemyśleń na temat tej książki. To pogadamy sobie o tym już niedługo, a tymczasem my się będziemy z wami żegnać. Napiszcie nam koniecznie, co wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu. No i to tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!